Croissant. Kojarzy nam się bardzo francusko. Jednak czy rzeczywiście pochodzi z tego kraju? Został zainspirowany przez austriacki Kipfel, wypiek przypominający półksiężyc z dużą ilością masła, a czasem cukru i migdałów. Legenda głosi, że piekarz, który wstał wcześniej, aby pracować, usłyszał najeźdźców Osmanów trążących tunel pod miastem i ogłosił alarm, w ten sposób ratując miasto. Na upamiętnienie tego wydarzenia wymyślono smakołek o kształcie nawiązującym do osmańskiej flagi. Jednak to tylko legenda. Kipfel istniał na długo przed oblężeniem Wiednia. Jak trafił do Francji? Dowody historyczne wskazują na przedsiębiorcę Augusta Zanga, który otworzył pierwszą wiedeńską piekarnię w Paryżu. Francuzi tak pokochali ten wypiek, że szybko znalazła się rzesza naśladowców i wytwórców tego rogala. Francuzi uczynili go swoim croissantem, robiąc innowacje w postaci wielowarstwowego ciasta składającego się z cieniutkich płatków.